Potrzebujemy właśnie czegoś takiego. Nawet jeśli nie dadzą rady wyjść z tej wody, to podjęli właściwą decyzję tuż przed końcem. Oczywiście żartuję, nie trenujcie tego na nikim. Nie topcie nikogo podczas chrztu i tylko po to, by później powiedzieć, no przecież Dan tak mówił. To jest żart. Któregoś razu chrzciłem młodego mężczyznę w wannie z hydromasażem. Nie było w niej zbyt dużo miejsca. Były tam te wszystkie siedzonka i bąbelki. Z tego powodu jedno z jego ramion nie chciało wejść pod wodę. Pomyślałem sobie, wtedy na pewno znajdzie się ktoś, kto później mi powie, no, to ramię nie będzie uświęcone. To ramię sprawi, że ten człowiek upadnie. Albo wciśnij je pod wodę, albo odetnij, bo na pewno będzie sprawiać kłopoty. Więc spojrzałem na pastora i powiedziałem, pomóż mi, włóżmy to ramię pod wodę. Chwilę wcześniej mówiłem o tym, że gdy chrzczę, to trzymam ludzi pod wodą, aż bąbelki przestaną lecieć. Mówiłem o tym, że trzymam ludzi przynajmniej przez 40 sekund. I zdałem sobie sprawę, że w sumie mówiłem to wszystko dość poważnie. Założyłem, że ludzie po prostu rozumieją, że żartuję. Trzymaliśmy go pod wodą tak sekundę lub dwie dłużej niż normalnie. Z tego względu ten człowiek pod wodą pomyślał sobie, że ja nie żartowałem z tymi 40. Dlatego gdy zaczęliśmy wciskać jego ramię pod wodę, czuliśmy jak on zaczął się nam przeciwstawiać. Myślałem, że to jakaś nierówność w tej wannie. W końcu udało nam się włożyć to ramię pod wodę, a on wyskoczył. Bardzo szybko oddychał. Spytaliśmy się go, czy ma się w porządku, a on tylko sapał. Zdałem sobie wtedy sprawę, że zepsuliśmy dla niego całe to doświadczenie chrztu. Spytałem się go, czy on ma się w porządku. Wtedy zdałem sobie sprawę i spytałem się go, ty myślałeś, że ja na poważnie mówię z tymi 40 sekundami? No tak, myślałem, że mówisz poważnie. Miał 17 lat. Powiedział, no tak, ja myślałem, że mówisz poważnie, ale zdałem sobie sprawę, będąc pod wodą, że nie mam wystarczająco wiary na coś takiego. Więc w razie czego, to jest żart. Któregoś razu otrzymałem e-maila. Ta osoba musiała zobaczyć, jak ja głoszę na ten temat i musiałem być wtedy dość poważny. Pytanie brzmiało tak, czy to jest tylko taki humor z pulpitu, czy naprawdę trzymasz ludzi pod wodą, aż przestaną oddychać? Odpisałem, to jest humor z pulpitu. Proszę, nie topcie nikogo podczas chrztu. Stop. Więc kiedy zostajecie ochrzczeni, to umieracie. I wtedy zaczynacie żyć całkowicie nowym życiem. Tak, jak gdybyście nigdy wcześniej nie żyli. Niesamowite jest, jak sprytna bywa mądrość tego świata, jak łatwo nas zwodzi. Z tego powodu jest napisane, że gdy człowiek uważa siebie za mądrego, za tego, który już coś wie, to musi się ukorzyć i założyć, że tak naprawdę niczego nie wie. Dopiero wtedy człowiek jest w stanie zacząć wyraźnie widzieć prawdę. Ludzie mówią takie frazesy. Bracie, przecież Bóg dał nam emocje. Ciągle mówisz o tym, żeby nie żyć w oparciu o uczucia. Bóg dał nam emocje. Przestań. Bóg nie dał tobie emocji, w których ty wzrastałeś. Ten zestaw emocji dał ci Adam. Twoje emocje są postawione na fundamencie egoizmu. To z kolei powstało poprzez oddzielenie od Boga, a nie poprzez życie z Bogiem. To jest to samo, co Todd mówił na temat małego Azariasza. To jest moje. Zostaw, moja zabawka. To nie jest coś, czego rodzice uczą swoich dzieci. To po prostu w nich jest. Nikt nie musi iść do szkoły po to, by nauczyć się, jak być zazdrosnym, w jaki sposób popaść w niskie poczucie własnej wartości. Nie musiałeś studiować książek, które mówiły o tym, w jaki sposób być mistrzem zagniewania. To wszystko jest częścią natury człowieka, która jest upadłą naturą. Narodziliśmy się w Adamie. Ten zestaw emocji, który dostałeś wraz ze swoim narodzeniem tu na ziemi, proszę, nie przypisuj go Bogu. To jest zestaw emocji, który wypływa z twojego oddzielenia z Bogiem. One wszystkie mają swoje źródło w egoizmie. To jest całkowite wykrzywienie. Każde emocjonalne przeżycie, które miałeś od swojego narodzenia do swojego nowego narodzenia, miało miejsce ze względu na twój egoizm. Dlatego emocje w ludziach tak bardzo szaleją. Pułapka polega na tym, że ludzie narodzają się na nowo i żyją w oparciu o te same uczucia.
Dlatego zaczynamy się modlić o to, aby zmieniały się okoliczności, a tak naprawdę chodzi nam o to, że wtedy uspokoją się nasze emocje. Utożsamiamy emocje z prawdą. Myślimy, że gdy ktoś nas źle traktuje, to musimy być zranieni. Nie mamy perspektywy, w oparciu o którą widzimy, że nikt nam nie jest nic winien. Nie patrzymy na życie w ten sposób, że to my jesteśmy tutaj po to, aby świecić i dawać innym. Dajemy się oszukać i przyjmujemy Boga jako tylko część do naszego życia. Zamiast tego Bóg powinien stać się całym naszym życiem. A więc trzymamy nowe wino w bukłakach starego myślenia. Dlatego bukłaki pękają i nie są w stanie utrzymać tego wina. Rozumiecie? Macie się dobrze? Zobaczcie, nie dostosowujcie się więc do tego, jak wygląda ten świat. Ale przemieńcie się. W jaki sposób? Przez staranie się bardziej? Nie, przez odnowienie swojego umysłu. Widzę, że znacie tę księgę. Wiecie, co oznacza słowo odnowienie umysłu? Słowo odnowienie oznacza myślenie w taki sposób, w jaki nigdy wcześniej nie myślałeś. Skąd mamy wziąć te nowe myśli? Z nowego życia. Od tego, który jest nową drogą życia. Od tego, który jest jedyną drogą. Czy to nie jest super? A więc wpatrujesz się w Jezusa, w Tego, który jest autorem i dokończycielem Twojej wiary. Wpatrujesz się w Tego, który ze względu na czekającą Go radość wycierpiał krzyż i nie skupiał się na bólu i cierpieniu, które było tylko chwilowe. On widział coś większego, a my mamy za Nim podążać. Mamy Go naśladować i poprzez ten fragment pokazuje nam, w jaki sposób On to zrobił. Z kolei werset trzeci zaczyna się tak. Pomyślcie o tym, który ze strony grzeszników doznał wobec siebie takiej wrogości. Pomyślcie o nim. To oznacza, że on był zaatakowany osobiście i personalnie, tylko że Jezus nie żył dla siebie. Pomyślcie o tym, który ze strony grzeszników doznał wobec siebie takiej wrogości, abyście zniechęceni nie upadli na duszę. A więc co takiego tutaj Jezus stara się przekazać? Chrześcijaństwo, które jest zniechęcone, jest niezgodne z Pismem. Jeżeli człowiek jest zniechęcony, to oznacza, że został sprowadzony do myślenia tylko o sobie. A przecież zostaliśmy powołani do myślenia o Bożym Królestwie. Większość pastorów nie zgadza się z tym ze względu na ich doświadczenie. Bracie, musisz być bardziej zbalansowany. Przez lata już przeprowadziłem trochę rozmów z ludźmi. Ludzie mówią, nie da rady żyć w ten sposób. Przecież to był Jezus. No właśnie, a On jest w nas, a życie chrześcijańskie jest życiem ponadnaturalnym. Twoją odpowiedzialnością jest wierzyć, a łaska sprawia, że to jest możliwe. Jeżeli swoją wiarę utkwisz w prawdzie, łaska sprawia, że staje się Twoją rzeczywistością, a On otrzymuje całą chwałę. Wtedy jesteś jeszcze bardziej pokorny wobec Niego i jeszcze bardziej zaczynasz chodzić w świetle. Co tydzień kościoły wypełniają się ludźmi, którzy są zniechęceni. Przychodzą po modlitwę po to, aby poczuć się inaczej. Chcą, żeby coś się zmieniło, aby ich zniechęcenie zniknęło. Zamiast tego powinni przychodzić po nową, inną perspektywę. Oko jest światłem dla ciała, a nie Twoje okoliczności czy Twój współmałżonek. Twoje oko jest źródłem światła. Czyli to, jaką masz perspektywę, określa to, jaki jesteś. A więc jesteś w stanie rozpoznać to, w jaki sposób ktoś myśli i jaką ma perspektywę w oparciu o jego sposób życia. To, o czym mówię, zmieniło moje życie, dlatego jest we mnie tyle pasji. Mógłbym Wam opowiadać historię za historią, różnych świadectw i rzeczy, przez które przechodziliśmy. Musisz to z Bogiem ustanowić raz a porządnie. Spotkać się z Nim sam na sam, zamknąć się w pokoju i powiedzieć, Boże, to życie nie należy do mnie. Zamknij ze sobą drzwi. Ja kocham zamykać się z Bogiem sam na sam. Wiecie, bo tak naprawdę są tylko dwie opcje. Albo Bóg nie istnieje i ja sobie coś wymyśliłem i najlepiej, żebym znalazł sobie jakieś hobby. Albo Bóg jest prawdziwy i faktycznie się ze mną spotyka w tym pokoju i moje życie ulegnie przemianie. Więc są tylko dwie możliwości. Albo tracę swój czas, albo moje życie ulega przemianie. Zaryzykuję i będę wchodził do tego pokoju i się w nim zamykał. Dlaczego? Ponieważ wszystkie inne rzeczy, które robiłem, nie przynosiły zmiany do mojego życia. Jedyne, co robiłem, to oskarżałem innych o to, jak wygląda moje życie. Przecież wszyscy wiemy w swoim sercu tam głęboko, że to jest nic nie warte. Bracie, ale to czy tamto? Powiedz mi, czy to i tamto jest Twoim Panem? Okazuje się, że jesteś chrześcijaninem tylko po to, aby mieć lepsze okoliczności.
to musi się zmienić. Nie chcę tego mówić w jakiś niemiły sposób, ani nie chcę was kontrolować. Po prostu to musi się zmienić. Musimy zobaczyć prawdę o tym sposobie myślenia i musimy przestać pozwalać sobie na to, aby te argumenty były w porządku. Jeżeli to, w jaki sposób myślę i żyję, nie produkuje Bożego życia we mnie, to oznacza, że nie jest prawdą. Zgadzacie się? Dlatego musimy się zamykać sam na sam z Bogiem, kiedy nikt nie patrzy. Ojcze, dziękuję Ci za to, że moje życie nie należy do mnie. Nie jestem na ziemi po to, aby cokolwiek od kogokolwiek otrzymywać. Ja modliłem się w ten sposób tak wiele razy, że ja już nawet nie myślę o tym, żeby się w ten sposób modlić. To po prostu stało się moim życiem. Naprawdę już nie modlę się w ten sposób. Czasem coś wspomnę, gdy prowadzę samochód. Mówię, Ojcze, dziękuję Ci za to, że mnie kochasz, że jesteś moim Ojcem. Po prostu zostałem ukształtowany w określony sposób w tym miejscu modlitwy. Poddałem siebie Bogu, wierzę w rzeczy, które sam głoszę. Wtedy Boża łaska przychodzi do tego pokoju, w którym jestem i sprawia, że moje pragnienie staje się moją rzeczywistością. Ja nie jestem już w miejscu, w którym staram się nie być zraniony, gdy ludzie mnie źle traktują. Moje serce automatycznie zaczyna myśleć o nich i wołać za nimi, ponieważ zdaję sobie sprawę, w jakim miejscu muszą być, skoro robią to, co robią. Nagle nawet nie mam pokusy obrażać się czy gorszyć kimkolwiek. Powiesz mi, to jest niemożliwe. To w takim razie Biblia według ciebie też jest nieprawdziwa. Chyba że stawiasz swoje doświadczenie i wszystkich ludzi wokół wyżej niż to, co mówi Boże Słowo. Jeżeli Bóg wywyższył swoje Słowo ponad swoje własne imię, to chyba my też powinniśmy szanować Jego Słowo wyżej niż nasze własne życie. Powinniśmy ufać, że Jego łaska jest silniejsza niż możliwości naszego ciała. Jesteśmy cały czas łapani na tym, że podążamy sami za sobą. Jeżeli nie jestem w stanie dostrzec czegoś w życiu Jezusa, to nie chcę też tego w swoim. I nie chcę, aby jakiekolwiek tak, ale spróbowało wymazać tą prawdę. Zgadzacie się ze mną? A więc ja zamykam się z Bogiem sam na sam. Myślę sobie, nikt nie jest mi nic winien. Boże, dziękuję Ci, że mogę żyć. Kiedyś narzekałem i nie rozumiałem tak wielu rzeczy, ale dziękuję Ci za to, że dałaś mi zrozumienie. To życie jest darem. Będziemy razem biec wspólnie i będziemy biec dobrze. Wiem, że na ziemię przychodzi żniwo. Dziękuję Ci za zbawienie mojego życia. Gdy będziesz poświęcał czas, żeby w ten sposób mówić do Boga, zanim pójdziesz do pracy, to będziesz się inaczej w niej zachowywał. Nie zawsze byłem usługującym na cały etat, w sensie pastorem. Pracowałem na przykład jako pracownik magazynowy. Po 2 latach bycia pastorem zrezygnowałem z bycia pastorem i znowu wróciłem do magazynu. Nie pasowało mi to, że wszystko wokół mnie stało się chrześcijańskie. Brakowało mi kontaktu ze światem. Nikt nie rozumiał, o co mi chodzi. Ludzie się mnie pytali, a to nie jest super, że wszystko jest chrześcijańskie? Nie, bo wtedy ludzie, nawet którzy żyją w grzechu, mówią amen. Chrześcijański stał się język wokół mnie, wszystkie konwersacje. Miałem z tym naprawdę dużo kłopotu na początku. Jezus nie powiedział mi na to nie, więc moim pomysłem było to, aby wrócić do pracy w magazynie. Znalazłem naprawdę ciemne miejsce, gdzie nie wydawałoby się, że Jezus w ogóle by zaglądał. Zostałem tam zatrudniony. Uwierzcie mi, miałem tyle radochy. Chodziłem do miejsca, gdzie wszyscy przeklinali co 3 sekundy. Wiecie, jak my wierzący to znosimy. Potrzebuję zatrudnić się w jakimś chrześcijańskim środowisku. Przez cały dzień tylko słucham, jak ludzie przeklinają. Na koniec dnia jestem totalnie zbombany. Ja nie wiem, dlaczego Bóg na to pozwolił. Tak bardzo chciałbym mieć inną pracę. Być może właśnie dlatego nie dostałeś jeszcze nowej pracy. Bóg chce, żebyś został w tym miejscu, aż dostaniesz objawienie. Bóg chce, abyś nauczył się już nigdy nie marudzić. Kiedy marudzisz, to zdradzasz się z tym, że w twoim życiu chodzi tylko o ciebie. Mógłbym pokazać wam kilka fragmentów Pisma, które pokazują wprost, że narzekanie jest całkowicie niechrześcijańskie. Mam na myśli całkowicie. Nigdy nie możecie narzekać. Wtedy jesteście niszczeni przez niszczyciela i pożerani przez tego, który pożera. Jeśli narzekasz, to widzisz czarno na białym, że twoje życie jest skupione na tobie. A mi to po prostu nie pasuje. Diabeł, który jest jak lew ryczący, który chodzi wokół i szuka, kogo mógłby pożreć, gdy słyszy trochę narzekania, mówi sobie, o, mamy łatwy cel. Bam.
Następnie ty w swoim skupieniu na sobie wołasz do Boga: Boże, dlaczego ty na to pozwalasz? Jednocześnie Bóg nie zrobił niczego. Posłał swojego syna, dał ci jego słowo, powiedział w nim, że masz je studiować i że jesteś niszczony przez to, czego nie znasz, i patrzysz, jak poprzez narzekanie nastawiasz się na to, wystawiasz się na to, aby być niszczonym. Następnie jesteś prowadzony przez desperację i szukasz po prostu uwolnienia. Czujecie się w porządku? Nadal jesteście za Bogiem? Bóg jest super? Wiecie, dlaczego jestem podekscytowany, głosząc coś takiego? Ponieważ mam również na to odpowiedzi. Ponieważ jeżeli w naszym życiu chodzi tylko o nasze okoliczności, to jesteśmy ograniczeni naszymi okolicznościami. Ja chcę, żebyśmy wszyscy mieli wspaniałe małżeństwa. Chcę, żebyśmy wszyscy mieli dobre życie prywatne. Ale nawet jeżeli nic się nie zmienia w życiu twojego współmałżonka, to dlaczego to musi wpływać na twoje życie? To jest moje pytanie do ciebie. Mam wrażenie, że ludzie nie mają wystarczająco odwagi, żeby to głosić, ponieważ tak wielkie znaczenie przypisujemy naszym emocjom. To jest miejsce, w którym ja znajduję moją wolność. To jest miejsce, w którym znajduję swoją odwagę i prawdziwy pokój. Jeżeli jestem przez ciebie zraniony, ponieważ ty zrobiłeś mi coś złego i nie widzę tego, że tak naprawdę potrzebujesz miłości i nie widzisz tego, kim naprawdę jesteś, to z pewnością kontakt z Bogiem jest lepszym wyjściem niż szukanie odpowiedzi w sobie nawzajem. Kiedy wychodzę ze swojego domu i zaczynam swój dzień, to uwierzcie mi, nie jestem człowiekiem, którego zaufanie zostało złamane. Nie będę człowiekiem, który nagle buduje jakieś mury i boję się zbliżać do ludzi. W tym wszystkim właśnie chodzi o to, aby dotykać życia ludzi. Nie możemy pozwolić na to, aby nasze serca zatwardziły się poprzez nasze życie. Jezus naprawdę musiałby mieć bardzo zatwardziałe serce, gdyby miał żyć tak jak my. On robił tylko dobro, a ludzie tylko szukali, w czym tak naprawdę mogą się z nim nie zgodzić. Uzdrowił całe miasto, a następnie ludzie przyszli do niego z powodem, dla którego to na pewno nie mógł być Bóg. Pierwszego dnia, kiedy zaczął głosić, otworzył Izajasza. Przeczytał: Duch Pański jest nade mną. Wyobrażacie sobie ten moment? Właśnie wyszedł z pustyni, był kuszony przez diabła, pościł przez 40 dni, pokonał diabła poprzez słowo i poprzez niebycie skupionym na sobie. Wyobrażacie sobie ten moment, w którym on otworzył ten fragment? Duch Pana jest nade mną. Następnie jest napisane, że gdy zamknął księgę, wszystkie oczy były na niego zwrócone. Ten człowiek mówi inaczej niż faryzeusze. Ten chłopak naprawdę coś w sobie ma. Jest napisane, oni nie wiedzieli, skąd on wziął ten autorytet. Wszyscy utkwili swój wzrok w nim. Potem on zaczyna głosić i ludzie zaczynają patrzeć po sobie. Ej, on mówi o nas? No tak, myślę, że mówi do nas. No nie, zabić go. W kolejnym wersecie już czytamy, że próbują go zepchnąć z klifu. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Jak bardzo byłbyś zachęcony, gdybyś po 9 miesiącach treningu w szkole życia ponadnaturalnego, na sam koniec otrzymujesz twój dyplom, już masz być ordynowany. Dostajesz możliwość, aby głosić przed ludźmi. Modlisz się o to, o czym masz głosić, przygotowujesz się. Czekasz na ten dzień jak na święta. Głosisz całym swoim sercem. I nagle po tym kazaniu ktoś próbuje ciebie zabić. Nie sądzę, żebyś powiedział do siebie: jestem pewien, że zasadziłem naprawdę Boże słowo i ziarno. To było coś niesamowitego. Coś mi się wydaje, że inaczej byś zareagował na taką sytuację. Co takiego zrobiłem źle? Przecież nie chciałem, żeby ktokolwiek poczuł się urażony. Zaczynasz kwestionować sam siebie i zaczynasz zastanawiać się, w jaki sposób przypodobać się bardziej ludziom. Jeżeli kiedykolwiek będziesz miał możliwość stać przed ludźmi i głosić, proszę cię, nie głoś po to, żeby się ludziom przypodobać. Jednocześnie pamiętaj, żeby mieć w sercu miłość do tych ludzi, ponieważ twoim celem nie jest jedynie korekcja. Twoim celem nie jest wytykanie winy. Kiedy stoję tutaj, moim celem nie jest poustawianie was wszystkich. Moim celem jest pokazanie wam i powiedzenie wam, kim jesteście po tym, jak Jezus przyszedł. Moim celem jest to, aby każdy z was dojrzał i abyście świecili, gdy wyjdziecie z tego budynku. Nie chcę, żeby cokolwiek mogło już wami potrząsnąć.
Nie chcę, abyście pozwolili, żeby cokolwiek was zmieniło. Czas nie zmienił naszego Pana. Również zmiany pokoleń nie zmieniły naszego Boga. W naszej historii mamy całe pokolenia grzechu, nieczystości i kłótni. Mimo to ludzie nigdy nie zmienili tego, kim Bóg jest. I dlatego Bóg ma zdolność zmiany ludzkiego serca. On jest Panem. A więc bycie chrześcijaninem to coś dużo więcej niż tylko bycie zbawionym i posiadanie paszportu do nieba. W byciu chrześcijaninem chodzi o to, aby wszystko to, kim On jest, zamieszkało w tobie, tak aby to, kim ty jesteś, wyrażało Jego. Łapiecie? A więc bądźcie zachęceni. Utkwijcie swój wzrok na Jezusie. Podążajcie za Nim i myślcie o Nim. On jest autorem i dokończycielem naszej wiary. Rozumiecie? Kiedy ja narodziłem się na nowo, Pan przyszedł do mnie i przemówił do mnie. Nie wiedziałem, że to był On. Myślałem, że to tylko mój umysł. Na początku to brzmiało jak po prostu myśl, która pojawiła się w moim umyśle. Jak wielu z was miało taką myśl, o której myślało, że pochodzi z was, a tak naprawdę to był Pan. Mam na myśli zwłaszcza słowa wiedzy. Pojawiająca się taka mała myśl, bardzo podobna do tego, jak sam myślisz. Chodzi mi o ten moment, w którym się zastanawiasz, czy to jest Pan, czy to jestem ja. Problem w tym jest taki, że kiedy to zaczynasz kwestionować, to nie pójdziesz za tym. Wiecie, najgorsze, co się może stać, to możemy się pomylić. Ja wolę powiedzieć coś, co okaże się nie być prawdziwe, niż nie powiedzieć nic, a jednocześnie mieć coś, co byłoby słuszne i prawdziwe. Rozumiecie? To jak z modlitwą o chorych. Powodem numer jeden, dla którego ciało Chrystusa jako całość nie wychodzi więcej na zewnątrz i nie modli się o chorych, jest to, że większość boi się, że nic się nie wydarzy. Nawet nie chodzi o strach przed tym, jak ludzie zareagują na nich. To może być tego częścią. Powodem numer jeden jednak jest to, że ludzie boją się, że nic się nie wydarzy po modlitwie. Ta jedna myśl, ten jeden strach powstrzymuje przed modlitwą i w ten sposób zawsze otrzymują to, czego się boją. Właśnie wtedy nic się nie dzieje. Dlaczego? Ponieważ nikt się nie modli. A my przecież jesteśmy ciałem Chrystusa. A więc to my musimy być tymi, którzy wyrażają Chrystusa. Dlatego wiem, że jest czas na to, aby wychodzić na zewnątrz. Najgorsze, co się może stać, to to, że nic się nie stanie. Jednak jeżeli miłość nigdy nie zawodzi, to dlaczego mamy zawodzić w miłości? Nie bój się tego, że ból nie ustanie. Lepiej, abyś miał bojaźń przed tym, żeby nie robić czegoś, co powinieneś. Jeżeli nie będziesz siał, nie będziesz wzrastał. Królestwo Boże podobne jest do człowieka, który zasiewa ziarno. Jesteście ze mną? Powiesz mi, bracie, ja tego nie rozumiem. Jeżeli ta osoba nie zostanie uzdrowiona, to ja przecież źle reprezentuję Ewangelię. Nieprawda. Nawet jeżeli ktoś nie zostanie uzdrowiony, ludzie widzą, że zależy ci na nich i że ich kochasz. Widzą, że jesteś szczery. Gdy pytasz się przypadkowej osoby, przepraszam panią, czy właśnie udaje się pani na lunch? Nie, ale czy my się w ogóle znamy? Wie pani, po prostu zauważyłem, że pani kuleje. Chciałem się spytać, co się stało. Następnie słyszysz odpowiedź i w tym momencie możesz zaproponować modlitwę. Najgorsze, co może się stać, to, że ta osoba wyjmie swój pistolet i cię postrzeli. Jednocześnie to nie jest żaden problem, ponieważ nie umrzesz. To jest najgorsze, co się może stać. Ale fakt, to jest najgorszy możliwy przypadek. Przynajmniej kiedy staniesz przed Panem, będziesz mógł Mu pokazać, Panie, no przynajmniej próbowałem. Próbowałem w wierze coś zrobić. Jezus powie, super, wchodź. To będzie Twoim dziedzictwem na zawsze. Słuchaj, pierwszy raz, kiedy próbowałem w wierze się poruszać, od razu dostałem kulkę. Dobra robota, dobry i wierny sługo. Bardzo bym chciał, żebyśmy przeszli nad strachem przed śmiercią. Poczytajcie swoją Biblię, drugi rozdział listu do Hebrajczyków. Wierzący poprzez Jezusa Chrystusa odnalazł zakończenie strachu przed śmiercią, który przez całe życie trzymał go w niewoli. Strach przed śmiercią to jest coś bardzo popularnego. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy sentymentalni. Rozumiem, rodzina jest ważna. Ale nasze życie kręci się wokół rodziny. I dlatego zwracamy się do Boga jedynie po to, aby chronił to, co dla nas jest ważne. Jeżeli nie miłujesz mniej,
swojej matki, swojego ojca, swojego współmałżonka, swoich dzieci, swojego domu i nawet swojego życia. Nigdy nie będziesz w stanie wypełnić swojego powołania. To jest Pismo, to nie jest coś, co ja wymyśliłem. To są słowa Jezusa, a On jest niesamowity. Jeżeli nie miłujecie mniej, i następnie Jezus wymienia najbardziej intymną listę rzeczy w całym naszym życiu. Jezus mówi, jeżeli którakolwiek z tych rzeczy jest ponad tym, co jest tak naprawdę najważniejsze, nigdy nie wypełnisz swojego powołania. Bądźcie ze mną szczerzy. Większość ludzi staje się chrześcijanami po to, aby wszystko było dobrze z tymi rzeczami na tej liście. I biada Bogu, jeżeli tylko coś by się przydarzyło, którejkolwiek z tych rzeczy. Popadamy w depresję, pytania, złość, jesteśmy wściekli na Boga. Tak się właśnie dzieje. Spędziłem trochę czasu pastorując. Taka prawda. Są ludzie, którzy cały czas noszą stratę w swoim sercu i nigdy nie konfrontują jej z prawdą. Bądźmy bardzo prawdziwi i szczerzy. Strata to strata. Nie możemy być tacy duchowi, aby udawać, że tak nie jest. Strata w fizycznym wymiarze jest prawdziwa. Jednak jedyny sposób na to, aby obejść i żyć ponad fizycznymi prawami, jest to, aby żyć według wyższego prawa. Mówię o życiu w oparciu o nadzieję, że nadejdzie nowy dzień. Mówię o intymności z Bogiem i zwyciężaniu nad fizyczną rzeczywistością poprzez dziękczynienie. Kiedy strata stłamsi i zgasi twoje życie, to zdradza, że rzecz, którą straciłeś, była twoim Panem. Czy to jest w porządku, że mówię z wami tak otwarcie? Nie wiem, czy widzicie to po mnie, ale straciłem ze względu na chorobę moją matkę. I kiedy była chora, leżała w łóżku, była karmiona przez rurki, musieliśmy ją myć i wynosić do łazienki. Jasne, że modliliśmy się o nią. Był to bardzo trudny moment w moim życiu. Czasem się nie modliłem, bo czułem się, jakbym był religijny. Wiecie, to jest moja matka. Ona przychodzi przez to, a jednocześnie widzę, jak inne matki, innych ludzi są uzdrawiane z tego samego. Po spotkaniu, na którym dwie osoby zostały uzdrowione z tego samego, co moja mama przeze mnie, wybiegłem z tego spotkania i pobiegłem od razu do mojej matki. Wiecie, jak my mówimy, w końcu to mam, w końcu to załapałem. Położyłem na nią ręce i nic się nie stało. Pewnie się domyślacie, jak analityczny umysł zaczął to interpretować. Zacząłem sam pisać pismo w oparciu o moje doświadczenie. Przestańmy to robić, pismo zostało spisane. Ta księga już została napisana. Odłóżmy na bok naszego długopisy. Ja znajduję to, co jest prawdą poprzez życie Jezusa, a nie poprzez to, co wydarzyło się z moją matką. Wzrastałem dalej w Nim, mimo że było mi bardzo trudno. Byłem jej synem. Jej śmierć nie zmienia Pisma. Jej śmierć nie powinna nigdy zmienić mnie, ani mojej relacji z Bogiem. Nie będę pożądał mojej matki ponad moją relację z Bogiem. Gdyby nie On, to nigdy nie miałbym matki. Halo, halo, On zawsze jest pierwszy. Jestem zły na Boga, ponieważ pozwolił, aby moja matka umarła. On nie pozwolił, aby moja matka umarła. Ja potrzebuję wzrosnąć w Niego jeszcze bardziej. I musimy dalej być zachęceni. Jeżeli nie ugruntujemy się w tym, w co wierzymy i nie przestaniemy ciągle tego zmieniać, to nigdy nie dojdziemy do poznania prawdy. Musimy uchwycić się tego, w co naprawdę wierzymy i podążać za tym, aż stanie się to rzeczywistością naszego życia. Czy widać po mnie, że moja mama zmarła w wyniku choroby? Nie widać. I tak powinno to wyglądać. To w żaden sposób nie wpływa na mój dzień, kiedy ja rano wstaję. Czy ta strata fizyczna była prawdziwa? 2 tygodnie po jej śmierci, jadąc samochodem, spojrzałem na zegarek i pomyślałem sobie, o, mam chwilkę, wskoczę do mamy. Skręciłem na drogę, na której mieszkała. Uderzyło mnie wtedy dopiero, że jej nie ma. Co zatem w takim momencie robisz? Popadasz w depresję i zaczynasz płakać? Nie, zaczynasz dziękować Bogu za jej życie i za wszystko, co się od niej nauczyłem. Cieszysz się, że ona jest w Jego obecności na zawsze i na wieki. Cieszysz się z tego, że On zwyciężył śmierć i zwyciężył chorobę. I mimo tego, że wierzę w fizyczne uzdrowienie, wiem, że tamtego dnia ona miała naprawdę wspaniałe przyjęcie. Mimo, że nie zobaczyliśmy jej uzdrowienia, zrozumiałem, że jest coś większego niż tu i teraz. Ja nie będę żył jedynie dla tu i teraz.
Będę żył do tego dnia, w którym spotkam się z Nim twarzą w twarz. To ten dzień będzie determinował to, w jaki sposób żyję tu i teraz. Łapiecie?